Witajcie rodacy! Julefan Armor 25T Pro 5G to w końcu wzmocniony telefon, który jest smukły i nie wygląda jak cegła. Jednak jakie ma inne bajery? Oto test. Tak wygląda opakowanie i już te mówi, że w środku jest coś mocnego. Na jednym z boków mamy ikonografiki z detalami technicznymi. Sam sprzęt jest bardzo dobrze zabezpieczony na czas transportu i nic mu się nie stanie. W środku z dodatków mamy kabelek USB-C do C, by naładować telefon, nieco szybsza 33W ładowarka sieciowa, a w nieco w droższej wersji mamy dodatkowe szkło ochronne, a telefon i tak już przychodzi z takim założonym. Ostatnie co mamy w środku to szereg instrukcji obsługi, informacji czy broszurki producenta, wszystko w języku angielskim. Tak wygląda telefon od razu po wyjęciu i ten jest bardzo porządnie wykonany, co zresztą dany mu certyfikat militarny STD810H potwierdza, no i to czuć. Waga to tylko 326 gramów, a użyte materiały to m.in. aluminium i wysokiej jakości plastik. Jest oczywiście kurzoodporny, wodoodporny do 2 metrów, a to, że przetrwa upadki na beton, gdy wypadnie wam z kieszeni, nie powinno was też dziwić. Patrząc od spodu mamy mikrofon, wejście USB-C do ładowania czy przenoszenia danych, no i oczywiście głośnik. Ten gra naprawdę dobrze i czysto, nawet przy maksymalnej głośności nie usłyszycie harczeń czy buczeń. Na lewej ściance niewiele się dzieje, bo po środku mamy pomarańczowy, aluminiowy i żłobiony przycisk, którego możemy sobie dowolnie zaprogramować. Kawałek wyżej 3-slotowa tacka i tu możemy włożyć kartę pamięci do aż 2 terabajtów, no i oczywiście obok miejsce na 2 SIM karty. Boki są dodatkowo wzmocnione metalowym bezelem. Po prawej stronie, na górze, możemy ściszać bądź podgłaśniać system, a niemal po środku czytnik linii papilarnych, jak i fizyczny włącznik. Ten działa z około 1-sekundowym opóźnieniem i za każdym razem, co na przykładach będziecie widzieć. Dodatkowo Julefona możemy odblokować skanem twarzy i ta technologia również działa tu niezawodnie, nawet jak nosicie okulary. Czas odblokowania to ponownie około sekundy. Podobają mi się plecy z naniesioną teksturą karbonu, plus tu ukryła się wyróżniająca spora wyspa aparatów. Tutaj też widzicie delikatne aluminiowe wcięcia i taki design może się podobać. Soczewek mamy 3. Główny aparat to 50-megapikselowa jednostka Samsunga ISOCELL GN1. Tutaj jestem pod wrażeniem, że wzmocniony telefon w tym przedziale cenowym robi zdjęcia, które są naprawdę bardzo dobre. Kolory, kontrast, nasycenie, wszystko jest tutaj stonowane i oddaje rzeczywistość. Dodatkowo zobaczcie, że ostrość jest tutaj obecna, tak więc super. Rozdzielczość wideo to maksymalnie 2K i tutaj jakość określiłbym jako dobrą, czy też po prostu poprawną. Fajnie z kolei, że smartfon dobrze sobie radzi z rozpiętością tonalną, bo niebo nie jest strasznie prześwietlone. Jakby tego było mało, mamy tutaj opcję robienia zdjęć czy filmów w kompletnej ciemności. Tu ten system Night Vision również działa dobrze. Wy nie widząc nawet swojej ręki, to Armor 25T Pro dostrzeże absolutnie wszystko. Tu pomagają mu dwie schowane diody IR. No i w końcu dochodzimy do perełki, czyli 64-megapikselowa Noctowizja od ThermoView. Rozdzielczość 160x120, 25-hercowe odświeżanie, zakres pomiaru aż do 1000 metrów z możliwością zobaczenia temperatury od -20 do 550 stopni. Generalnie taka termowizja sama w sobie to koszt 800 zł, a tu mamy ją niemal gratis w telefonie. Działa ona również należycie i bez problemu wykrywa przewody w ścianach czy wskazuje ciepło jakiegoś zwierzaka w oddali sztos. Producent włożył nam 6 GB RAMu plus 6 wirtualnych, a procesor to MediaTek Dimensity 6300 5G i mamy 256 GB miejsca na pliki. Są to zatem parametry typowego średniaka, a do tego całość działa na najnowszym Androidzie 14, goluteńki, więc za to leci spory plus. Telefon działa całkiem żwawo, otwieranie aplikacji zajmuje mu mało czasu i do takiego normalnego użytkowania jest naprawdę szybki. Przeglądanie YouTube'a, Spotify'a, oglądanie filmów czy zdjęć w ogóle nie robi na nim wrażenia. Procesor to mid w świecie gier, więc i tylko takie tytuły możecie na nim odpalić. Nie łudźcie się, że zagracie w wymagające tytuły 3D, ale to akurat jest zrozumiałe, bo ten sprzęt nie do tego służy. Odświeżanie ekranu na poziomie 120 Hz daje nam bardzo płynne odczucia, gdy go użytkujemy, a jasność na poziomie około 400 nitów sprawdzi się dobrze w słoneczne dni.
Nie jest to co prawda OLED, ale ten 6,7-calowy wyświetlacz ma naprawdę ładne kolory. Cena 1500 zł z oficjalnego sklepu producenta na Ali i to bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Szukając zatem wzmocnionego telefonu, który wielkością i wagą wcale się nie wyróżnia, no to tego 25T Pro 5G spokojnie mogę polecić. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.